Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka, konferencja Prime MMA, dwójeczka jest ze mną, Sekwento. Siemano, Monia. Czy syn Najmana, tak cię okrzyknięto w sieci? To Alana, nie wie, gdzie mnie? Co? Alana, gdzie mnie? Czemu ja syna? Ja nie walczę, to czemu mieli mi nazwać syna Najmana? Alana o tego krzyczeli. Alana? No? Ja byłam przekonana, że pod filmikami... No tak jak wstawiam coś z nim, to Alana pisze, a nie do mnie. A dlaczego tak piszą na niego? No nie wiem, no bo może przegrał teraz 3 walki z rzędu, albo coś. No ale Alana walczy z takimi przeciwnikami, że wiesz, no ciężko było z nimi wygrać, nie? No. A to chuj tych ludzi, co tak piszą, to wiadomo, że hejt zawsze jest, ale ma to w dupie totalnie. Tak samo jak coś tam do mnie piszą, to też mam tam w dupie, co oni tam piszą, naprawdę, zlewam mi pomysł. Co na ciebie piszą? A to nie, coś tam, wiesz, coś tam piszą, że znudziło im się to, że patrzę jak na moje tance, a to na TikToku tylko, a tak to nie, no. A ja zawsze miałem na ludzi, wiesz, wyjebane, nie? Ja sobie robię swoje i tyle, nie? A czy komuś się coś podoba, czy nie, no to mnie to nie interesuje. Piszą również, że masz parcie na szkło, czy to prawda? Parcie na szkło? Nie, czemu? Czemu mam parcie? Nie mam chyba parcia na szkło. Nie lubię sobie jakieś filmiki nagrywam czy coś, no to wiadomo, że fajnie, nie? Czuję się w tym dobrze, nie? A kiedy zobaczymy twoją walkę? No teraz miałem mieć teraz w Prime, ale nie podpisałem. Na razie muszę się przygotować dobrze, nie? No, miałem mieć, ale nie podpisałem. Gdzie trenujesz? Kurwa, na baletach na razie. W klubach co sobotę i w tygodniu, nie? No co trenujesz tam dokładnie? Parter? Parter, kurwa, stójka, wszystko, z tańcem mieszam. Parter to pewnie po tańcu. Tak, po tańcu, jak leżę sobie na afterze. A ze stójki, jakie ruchy? Ze stójki takie, o, wierzysz. Jak podobała ci się konferencja Prime MMA, dwójeczka? Fajna, to na pierwszej tylko byłem, nie? Bo ta druga to każdy mówi, że zamulona była, pierwsza fajna była. Ja byłam na drugiej, jaka zamulona. No zamulona, mówi, że lipa była, każdy pochodził. Ale ja zadawałam pytanie. Jakie? Do Jasia Kapeli. Ach, chuj, tych Jaśki zawalczyłby z kobietą. Ta? A on jak kobieta wygląda, to on by zawalczył na pewno, nie? A ty byś zawalczył z kobietą? Ja nie, no co ty. Dlaczego? No gdzie, no szacunek do dziewczyn, gdzie będę się bił z kobietą, no co ty. A gdyby padło dużo kasy na stół? No co ty, nie, nawet jakby mi milion dawać, to bym nie zawalczył z kobietą. Ale są kobiety, które biją się porządnie. No ta, no, no ale nie, gdzie wolę z facetem wyjść się podapierdzielać, niż z kobietą. Oglądałeś walkę ostatnio o Joannę Jędrzejczyk? Nie, a kiedy to było? To po baletach, to nie oglądałem, nie było czasu. No. Niestety nie udało jej się, no ale szkoda. No, ale to jest tak, dobra zawodniczka. Dobra zawodniczka. Sport, dostała knockout, dostała cios i tyle, nie? Jednak oglądałeś. Nie, no tylko urywki gdzieś tam, jakiś shotach, nie? Na TikToku czy coś było. Czyli na tej gali ci nie zobaczymy, Prime ma dwójeczka. Nie. Czy jest federacja, w której byś chciał najbardziej zawalczyć? No i obojętnie mi tu, która, czy to Highly, czy Fame ma, nie wiem. No jak będzie propozycja jakaś, to na pewno. Zobaczy jakie pieniądze tak samo, nie? Typowa federacja frykowa, to? Typowa? Topowa, czyli najlepsza. No kurde, te dwie takie są to Highly i Fame Man, ale Prime też widzę robi robotę, bo dobrze wszystko jest porobione, nie? Bo rozwijają się, no. Co według ciebie jest najlepsze w tych federacjach frykowych? To, że mają duże zasięgi, szaleńców zrzeszają, czyli jest naprawdę bardzo dużo tutaj nie, no, ludzi niepokornych. W ogóle fajnie to wszystko wygląda, nie? Mhm. Wywiady są najlepsze. Najlepsza polska dziennikarka. Tak, najlepsza polska dziennikarka, jest bardzo fajnie. Z Alanem imprezujecie razem, pracujecie. Co jeszcze łączy was wspólnego? Co jeszcze robimy? Nie będę mówił takich rzeczy, co my tam jeszcze razem robimy. Mów wszystko, poproszę. Nie, no co robimy? No nic, no na razie mieszkamy ze sobą razem, nie? Znaczy ja na razie, no, może się przeprowadzę do Warszawy, jeszcze zobaczę, nie? Jak to będzie. Czyli kumplujecie się, wspólne imprezy, wspólne... Wspólne jedzenie, wspólne dziewczyny. Nie, no dziewczyny wspólne nie. Dziewczyny? Nie, no nie. Koleżanki, nie? A zawalczyłbyś z Alanem? Nie zawalczyłbym, nie. Dlaczego? Kiedyś miałem takie pytanie od kogoś, ale to nie od ciebie. No bo to jest mój kolega, przyjaciel mój, tak? To gdzie jest przyjacielem, a się być nawet jakbym tam płacili jakieś pieniądze, to bym nie zawalczył. Możemy dwóch na przykład zawalczyć. Na przykład ja z Alanem na kogoś, nie? Na kogo jeszcze? Na kogo byśmy zawalczyli? No nie, on z Ferrari, ja mogę z tym ciosem czy jaką. Taka propozycja coś tam mówił, tak już na wywiadach było, nie? Że byśmy mogli razem zawalczyć z nimi, nie? Z Adrianem ciosem? No nie wiem jak on tam ma. No. Tak, tak. No, no to z nimi może byśmy mogli zawalczyć, albo z Morańskimi, oboje, nie? Z Jackiem i z jego synem, nie? To jest bardzo ciekawa. Fajnie by było, śmiesznie, fajnie, na pewno dobra walka by była. Mateusz już walczył ostatnio, wygrał. No wygrał, ale mi się tak wiesz, no. Dla mnie Alan wygrał, wiadomo, ale sędzia, no, sędziowie tak zrobili, że no, Murański wygrał, to jest sport, nie? Ale Alan chce też rewanżu z nim, nie? Co
Chce rewanżu? Chce, no. Byłeś przy Alanie w momencie, kiedy przegrał walkę z Mateuszem? Tak, byłem. No, byłem tam i od razu poszedłem tam, gdzie on to był. Tam ratownicy medyczni byli, lekarze, no, byłem z nim, no. Jak się Alan czuł wtedy? No wiadomo, że no, wiadomo, jak osoba się, jak tylko miał kosę z nim, wiadomo, te spiny, to wszystko, no to się trochę, no wiadomo, że źle się czuł, nie? Każdy po przegranej się chyba źle czuje, nie? No, ale wiadomo, z nim pogadałem, to jest gitarka, nie? Wrócił do siebie szybciutko. Sekwentę go rozbawił, zawsze go rozbawi. Sparujesz razem z Alanem? My jeszcze nie sparowaliśmy, nie, jeszcze. Nie, znaczy, no ostatnio teraz w sobotę sparowaliśmy, low kicki sobie waliliśmy. Najebani, mocne ma low kicki? No mocne, bo mnie nogi bolą. No, nie mogę, wczoraj nie mogę z łóżka stać, nie? Wiesz, jak to pijany byłem, to dawaj, on mi, ja jemu. I tak, tak chyba po 5 razy na nogę. No i kurwa, dzisiaj jest masakra, już dzisiaj jest dobrze, nie? Trawinko popiję, to jest gitara, już przeszło wszystko. Ja jestem bardzo ciekawa twojej walki. Mam nadzieję, że odbędzie się walka 2 na 2. Na spokojnie, no, no, albo sam na sabo z 2 na 2. Nie? I rzeczywiście z Murańskimi mnie bardzo by ciekawiła taka walka. Piszcie w komentarzach, czy też czekacie na walkę Alan Kwieciński, Sekwento i Jacek i Mateusz Murański. To by było moim zdaniem bardzo ciekawe. Bardzo, na pewno by było bardzo ciekawe. Zobaczymy. Dziękuję ci za rozmowę i udanej imprezy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.